To ja pomagałem opozycjonistom. To ja mówiłem prawdę wtedy, kiedy, kiedy stwierdzałem do mediów, że nie oskarżałem przed sądem pana Antoniego Pikula. To ja mówiłem prawdę wtedy, kiedy mówiłem, że nie wnioskowałem dla niego kary. No ale cóż, drodzy Państwo, cała prawda, całą dobę. Skąd my to znamy? A wracając do wypowiedzi Pana Antoniego Pikula. Widziałem go jeden, jedyny raz, właśnie wtedy w areszcie śledczym. Nigdy więcej się z nim nie widziałem. Pan Antoni Pikul po opuszczeniu zakładu karnego ciepło się o mnie wypowiadał. Donoszą o tym na portalach internetowych świadkowie tamtego zdarzenia ściśle współpracujący z panem Antonim Pikulem. Mówią, co im pan Antoni Pikul mówił po wyjściu z aresztu, że jest mi bardzo wdzięczny i wie, że mu pomogłem. Dziś patrzę w twarz, prosto, panu Antoniemu Pikulowi. Panie Antoni, co się stało, że dziś pan zmienił swoje wypowiedzi? Co się takiego stało? Pracując w prokuraturze nie mam powodów do tego, ażeby się wstydzić. Zawsze zachowywałem się przyzwoicie. Hołdowałem tym wartościom, wedle których żyję, wartościom chrześcijańskim, szacunkiem do drugiego człowieka i moim celem było zawsze zmierzanie do prawdy i sprawiedliwości. Dlatego jeszcze raz podkreślam, nie mam powodów do tego, żeby się wstydzić. I Przejawem tego, że zrobiłem wszystko, a żeby ludzie niewinni nie poniesili odpowiedzialności, jest również i ta sprawa pana Antoniego Pikula.